Witajcie, przyjaciele, w kolejnym programie z serii Apokalipsa Teraz. Dziękujemy za Wasze pytania. Postaramy się odpowiedzieć na nie najlepiej, jak potrafimy. Dzisiejszy wykład był bardzo ciekawy i pojawiło się wiele pytań na temat nieba. Zanim przejdziemy do pytań na ekranie, dotarłem do pytania, które wydaje mi się niezwykle istotne. Pastorze, tak, jesteś gotowy? To rzeczywiste pytanie. Nie wymyśliliśmy go. Czy w niebie pastor Doug będzie miał włosy? Zapytałbym o to samo w przypadku pastora Rossa. Mam osobiste przekonanie, że włosy na ludzkiej głowie są wynikiem grzechu. Moja mama mówiła, Samson miał przez włosy same problemy. Absalom zginął przez włosy. Z kolei Elizeusza obrażano z powodu braku włosów, choć no łysy. Każdy może więc mieć swoje przekonania w tej kwestii. Jak niebo może być szczęśliwym miejscem, skoro zbawieni będą myśleć o bliskich, którzy zostali zniszczeni? Przede wszystkim myślę, że milenium będzie czasem smutku. W 21 rozdziale Apokalipsy czytamy, że po tym, jak minie 1000 lat, Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu. Moim zdaniem w czasie milenium będziemy mogli zadawać pytania i rozważać, dlaczego niektórych osób nie ma w niebie, a inne są. Czeka nas tam wiele niespodzianek w tej kwestii. Pastorzy mówią, że będą trzy wielkie niespodzianki. Spotkamy tam ludzi, których nie spodziewaliśmy się tam zobaczyć. Nie spotkamy ludzi, co do których byliśmy pewni, że tam będą. I trzecie zaskoczenie, że sami tam jesteśmy. Myślę, że będzie wiele pytań, a okres milenium przyniesie trochę smutku. Ale potem Bóg otrze wszelkie łzy. Oczywiście po tym, jak bezbożni zostaną osądzeni i ten smutny epizod zostanie za nami. Kolejne pytanie. Czy apostoł Piotr jest odźwiernym u bram świętego miasta? Wiemy, że niektórzy ludzie twierdzą, iż Piotr stoi u bram Nowej Jerozolimy. Przekonanie, że Piotr strzeże złotych bram nieba, wywodzi się z mitologii, chociaż nie mam pojęcia, kiedy pojawiło się po raz pierwszy. Wydaje mi się, że może chodzić o źle rozumiane słowa Jezusa wypowiedziane do Piotra. I tobie dam klucze Królestwa Niebios. Ludzie myślą, że skoro Piotr ma klucze, każdy, kto wchodzi przez bramę, musi przejść przez jego stróżówkę, gdzie ma pióro i pergamin i sprawdza, kogo może wpuścić. W każdym razie nie jest to idea biblijna. Oczywiście sąd ma miejsce, ale wszyscy staniemy przed Bożą Stolicą Sądową, a nie przed Piotrem. Następne pytanie. Czy dzieci, które zmarły na ziemi, zostaną zbawione i trafią do Bożego Królestwa? Wierzę, że każde dziecko, które umrze, zanim osiągnie wiek odpowiedzialności, jest zbawione. W 1 Koryntian 7 czytamy, że dzieci wierzących są uświęcone przez wiarę rodziców. Jeśli więc dziecko umrze, zanim osiągnie wiek świadomości, Biblia nie podaje dokładnego czasu, ale chodzi o moment, w którym jest ono w stanie zrozumieć konsekwencje swoich decyzji. W mojej opinii jest zbawione. Jak wspomniałem wcześniej, w czasie zmartwychwstania rodzice ponownie połączą się z dziećmi, które stracili na ziemi. Mamy tutaj bardzo ważne pytanie. Jeśli utracę moją pierwszą miłość do Jezusa, w jaki sposób mogę ją odzyskać? Bardzo dobre pytanie. Drugi rozdział Apokalipsy mówi o tym, że zbór w Efezie utracił swoją pierwszą miłość. Czytamy jednak, że Jezus radzi mu, aby pokutował i przypomniał sobie to pierwsze uczucie. Czasami musimy po prostu przypomnieć sobie wdzięczność, jaką odczuwaliśmy wobec Jezusa, kiedy przebaczył nam nasze grzechy, a także radość płynącą z tego doświadczenia. I znajdziemy tę miłość tak samo, jak za pierwszym razem. Żałujemy za grzechy, czytamy Jego Słowo, pamiętamy o Jego obietnicach. Podobnie jak w małżeństwie.
w czasie randkowania i zalotów iskrzy. Wszystko jest nowe. I tak powinno być, bo nawiązujemy nową relację. Nigdy nie powinniśmy tracić tej iskry miłości i wdzięczności. Bóg chce, abyśmy przez cały czas byli tak samo poświęceni jak na początku. Kolejne pytanie. Czy w niebie będziemy mieć skrzydła jak aniołowie? W Biblii mamy pewne wersety mówiące o skrzydłach. Na przykład czytaliśmy u Izajasza. Odnoszą się na skrzydłach jak orły. Jest taka pieśń, którą bardzo lubię, Skałowieczna. Mówi ona, kiedy wznoszę się w górę do nieznanych światów i widzę Bożą stolicę sądową. Nie jest to dokładne brzmienie tego fragmentu, ale wierzę, że to prawda. Biblia wspomina o aniołach, o skrzydłach orła. Tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób aniołowie latają. Daniel się modlił i z nieba przyszedł do niego Gabriel. Pojawił się w ciągu kilku chwil. Prędkość światła to prawie 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Prędkość dźwięku, w zależności od ciśnienia powietrza, osiąga ponad 1200 kilometrów na godzinę. Mamy też prędkość myśli. Aniołowie podróżują z szybkością, której obecna fizyka nie jest nawet świadoma. Myślę, że Bóg obdarzy nas zdolnością odrywania się od ziemi za pomocą myśli. Jak Piotruś Pan. Następne pytanie. Skoro w niebie nie będziemy się starzeć, w jakim wieku będziemy przez wieczność i czy możemy wybrać sobie ten wiek? Myślę, że nawet zbawieni trochę urosną po tym, jak otrzymają chwalebne ciała i znajdą się w niebie. Adam i Ewa żyli o wiele dłużej niż przeciętny człowiek. Na pewno nie byli też niżsi. Nie pochodzili od małpy, która rozciągała swoje kości. Uważam, że byli wyżsi i mieli szlachetną postawę. Biblia wspomina o bardzo wysokich ludziach. Myślę, że dorośniemy do doskonałego wieku dojrzałego, ale nie dotkną nas żadne efekty uboczne tego dorastania. Mówi się, że od 30 roku życia zaczyna się proces starzenia się. Więc 29, 30 rok życia to twoje najlepsze lata. W niebie będziemy tryskać wieczną energią młodości. Będziemy szczęśliwi niezależnie od wieku. Mamy kolejne pytanie. 6 rozdział Księgi Rodzaju mówi o olbrzymach na ziemi. Skąd się wzięli? Jak wspomniałem przed chwilą, na początku Adam i Ewa byli o wiele wyżsi. Dopiero po potopie, będziemy mówić o tym w jednym z kolejnych wykładów, długość ludzkiego życia zaczęła spadać. Również postura człowieka zaczęła się zmieniać. Czytamy jednak, że kiedy dzieci Seta zaczęły zawierać małżeństwa z dziećmi Kaina, ich potomstwo było wyjątkowo silne i bardzo wysokie. Nawet w czasach Dawida, wiele lat po potopie, mamy nie tylko Goliata, ale cały naród olbrzymów. Księga Liczb mówi o Anakitach. Był nawet król jeszcze wyższy niż Goliat. Czytamy, że jego łoże miało prawie 4 metry długości. Zwiadowcy, którzy wrócili z Kanaanu, oznajmili Mojżeszowi. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Enaka, i wydawaliśmy się przy nich jak szarańcza. Oznacza to, że po potopie również istniały rasy wysokich ludzi, aż stopniowo genetyczna witalność zanikła i wszyscy staliśmy się mali. Kolejne pytanie. Wspomniałeś, że Nowa Jerozolima ma 12 bram. Jakie jest znaczenie liczby 12? To kolejny element potwierdzający, że pisząc Księgę Apokalipsy, Jan był pod natchnieniem, bo używane przez niego liczby wykraczały poza wiedzę zwykłego rybaka. Stolarze wiedzą, że 12 to liczba doskonała w kontekście konstrukcji, dlatego stopa ma 12 cali. Kiedyś miara stopy zależała od długości stopy angielskiego monarchy. Postanowiono jednak znaleźć ujednoliconą miarę, ponieważ wcześniejszy sposób mierzenia wprowadzał zbyt dużo zamieszania. Podzielili więc stopę na 12 cali, ponieważ 12 dzieli się przez 1, przez 2, przez 3, przez 4, przez 6 i przez 12. Dla konstrukcji jest to liczba idealna. Jest to symbol Bożego Kościoła. To naprawdę niesamowite, że Jan użył tej liczby. Następne pytanie. Czy w niebie będą istniały morza i oceany?
W 21 rozdziale Apokalipsy czytamy, że na nowej ziemi nie będzie morza. Nie wydaje mi się jednak, żeby chodziło o to, że nie będą istniały duże zbiorniki wodne, ponieważ rzeki muszą do czegoś wpływać. Wyobrażam sobie, że rzeki wypływające od tronu Bożego będą wpadać do pięknego akwenu, ale nie będzie morza zasłoną wodą, która stała się taka po potopie. To granica, która dzieli, a tam nie będzie nic, co mogłoby dzielić. Nie będzie niespokojnych wód, na których szaleją burze. Nie będzie wody, w której pieką cię oczy, kiedy pływasz, i której nie możesz bezpiecznie pić. Nie będzie tam takiego morza, jakie znamy teraz. Werset, o którym wspomniałeś, pochodzi z Apokalipsy 21:1, gdzie czytamy o nowej ziemi i nowym niebie. Mamy następne pytanie. Czym jest niewybaczalny grzech? Mówiąc najprościej, kiedy człowiek dochodzi do punktu, w którym nieustannie odrzuca głos Boga, głos Ducha Świętego zaczyna zanikać i wreszcie nadchodzi moment, w którym nie słychać już żadnego z nich. Większość ludzi zastanawiających się, czy popełniła taki grzech, prawdopodobnie tego nie zrobiła. Ludzie dzwonią do nas i mówią: obawiam się, że popełniłem niewybaczalny grzech. Ale my wiemy, że Duch Święty nad nimi pracuje. Kiedy jednak dochodzisz do punktu, w którym zasmucasz Ducha Bożego, tak jak Judasz, który zdradził Jezusa za 30 srebrników, czy Saul, który zamiast zwrócić się do Boga, udał się do wróżki, może się okazać, że nie ma już powrotu. Oczywiście wszyscy dochodzimy do tego momentu, kiedy umieramy, ale niektórzy osiągają ten punkt jeszcze za życia przez uporczywe zatwardzanie swoich serc, aż nie ma w nich już nic, co byłoby godne odkupienia. Zasmucają Ducha Świętego, wyciszając Jego głos, więc nie ma kto ich przekonać. Kolejne pytanie, być może zadane przez dziecko. Czy Biblia wspomina o dinozaurach i czy dinozaury będą w niebie? Myślę, że w niebie będzie wiele stworzeń. Wspominaliśmy już o zwierzętach takich jak lew, wilk, jagnię, wąż, niedźwiedź. Wszystkie one zostały wymienione w Biblii jako te, które tam będą. Wierzę też, że wiele gatunków, które obecnie są wymarłe, znajdzie się w niebie. Istniały olbrzymie gady i wiele z nich należało do Bożego oryginalnego planu. Bóg stworzył węża. Kiedy go stwarzał, nie miał on złych konotacji. Zmieniło się to dopiero, kiedy wszedł w niego diabeł. Być może w niebie będą olbrzymie dinozaury. Wielu artystów stwarza je na nowo. W dzieciństwie chciałem być paleontologiem, więc znałem nazwy wszystkich tych zwierząt. Wszystkie one były szare, zielone i bure, więc uważałem je za brzydkie. Potem artyści stali się bardziej kreatywni i zdali sobie sprawę, że gady mają naprawdę piękne kolory. Jeśli spojrzymy na stegozaura i jego kolory, widzimy naprawdę piękne zwierzę. Myślę, że w niebie będą zwierzęta, które będziemy mogli nazwać dinozaurami. Świat mówi o smokach, pterozaurach i pterodaktylach. Wierzę, że będziemy zdziwieni różnorodnością stworzeń w niebie, ale żadne z nich nie będzie straszne. Słowo dinozaur oznacza straszny jaszczur, ale w niebie nie będzie nic, co mogłoby nas skrzywdzić. Nie tak jak w Parku Jurajskim, gdzie ludzie byli pożerani przez dinozaury. Czy Biblia w ogóle wspomina o dinozaurach? W księdze Hioba jest werset mówiący o Behemocie. Czytamy, że jego ogon jest jak drzewo cedrowe, a nogi jak żelazne słupy. Ktoś może powiedzieć, to brzmi jak słoń, ale ogon jak drzewo cedrowe nie pasuje do słonia, który ma cienki ogon. Myślę więc, że istniały zwierzęta podobne do brontozaurów czy innych dinozaurów, mające masywne nogi, długie, mocne ogony. Niektórzy zastanawiają się, czy były to prehistoryczne, wymarły już gatunki jaszczurów. Księga Hioba wspomina także o lewiatanie, stworzeniu morskim. Kolejne pytanie. Czy w niebie będziemy mieć smutne wspomnienia z życia na ziemi? Nie. Gdy żałujemy za nasze grzechy, zostają nam one przebaczone, ale diabeł nadal nam o nich przypomina. Krzywimy się na wspomnienie tego, co zrobiliśmy. Nie sądzę, żebyśmy mieli te wspomnienia w wieczności, ponieważ będziemy mieć pewność, że Bóg nam przebaczył, a skoro On to uczynił,
My powinniśmy przebaczyć samym sobie. Będziemy nowym stworzeniem. Stary człowiek, który robił wszystkie te złe rzeczy, przestanie istnieć. Ten sposób myślenia pomaga mi mierzyć się z moją przeszłością. Tamtego Daga już nie ma. Jestem nową osobą. Na tym polega cud nowonarodzenia. Zaczynasz od początku. Przyjaciele, nieważne, co zrobiliście w przeszłości, możecie stać się nowym stworzeniem, narodzić się na nowo. Ktoś pyta, rozumiem potrzebę stworzenia nowej ziemi, ale dlaczego będzie też nowe niebo? Być może ta osoba nie słyszała albo zadała to pytanie, zanim wspomnieliśmy o tym w naszym wykładzie. Słowo niebo w wyrażeniu nowe niebo oznacza atmosferę ziemską. W drugim liście Piotra 3 czytamy, że niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą. Chodzi tutaj o atmosferę. Kiedy widzisz błyskawicę, która porusza się z prędkością światła, dopiero 5 sekund później słyszysz jej dźwięk. I to wszystko dzieje się w atmosferze. Kiedy więc czytamy o niebiosach przemijających z trzaskiem, oznacza to wielką błyskawicę, rozciągającą się od wschodu aż do zachodu. Atmosfera ziemska zostanie oczyszczona i stworzona na nowo, ponieważ grzech zmienił także tę sferę. Przed czasami Noego nie było deszczu. Grzech wszystko zmienił. Wielu badaczy Biblii wierzy, że na początku poziom tlenu był wyższy. Nawet skamieniałości pokazują, że przedpotopowe stworzenie było o wiele większe. Wysoki na 4 metry bóbr. Dzisiaj ktoś przysłał mi informację, że odkryto arktycznego ptaka, o wiele większego od albatrosa ze skrzydłami, których rozpiętość wynosiła 2,5 metra. Właściwie taki mały samolot. Po grzechu wszystko stało się mniejsze, atmosfera się zmieniła. Bóg musi to odnowić, stworzyć zdrową atmosferę bez domieszki grzechu. Jaką pracę będziemy wykonywać na nowej ziemi? Ja będę badaczem i odkrywcą, ale lubię też budować. Czytamy, że będziemy budować domy i w nich mieszkać. Bożym zamiarem było, żeby ludzie różnili się od siebie. Jak zauważyliśmy, Nowa Jerozolima ma 12 bram, z których każda nazywa się inaczej. Do tego 12 fundamentów. Na napierśniku najwyższego kapłana znajdowało się 12 kamieni symbolizujących 12 pokoleń Izraela. Wszystkie były inne. Bóg uczynił nas różnymi. Ile kombinacji można stworzyć, mając do dyspozycji 12 liczb? Właściwie nieskończoną liczbę różnych połączeń. Będziemy mieć unikalne dary, pragnienia, umiejętności, wykonujące cały katalog różnego rodzaju prac. Myślę, że będziemy kreatywni. Bóg jest stwórcą, a my zostaliśmy stworzeni na Jego obraz. Będziemy wymyślać i tworzyć. Mamy kolejne pytanie. Skąd mogę wiedzieć, że moje grzechy zostały przebaczone? Pokutuj za swoje grzechy. Przeproś Boga, wyznaj swoje grzechy i powiedz: Jezu, wiem, że umarłeś za moje grzechy. Proszę, wybacz mi. Biblia obiecuje w 1 Jana 1:9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Zaufaj Mu. Jeśli popełnisz błąd, proś o przebaczenie. On Cię podniesie. Krocz z Nim każdego dnia, a nauczysz się, jak być coraz lepszym. Następne pytanie. Ile będzie trwała podróż z ziemi do nieba po powrocie Jezusa? Nie czytaliśmy jeszcze tego wersetu, ale jest pewien fragment, który mówi o ciszy w niebie trwającej około 30 minut. W kolejnych częściach seminarium będziemy mówić o interpretacji proroctw i czasie proroczym. W proroctwach dzień oznacza rok. Potwierdza to wiele pism. Skoro dzień to rok, 1/24 dnia, czyli roku, to 15 dni. Połowa to 7. Niektórzy zastanawiają się więc, czy to oznacza, że dotarcie na ziemię, zgromadzenie odkupionych i zabranie ich do nieba zajmie Bogu 7 dni, a może w drodze powrotnej zabierze nas na wycieczkę. Myślę, że nikt nie będzie się nigdzie śpieszył. Ale to tylko spekulacje. Ten werset znajduje się w 8 rozdziale Apokalipsy, który mówi o 7 pieczęciach. Następne pytanie brzmi: co z małżeństwami i dziećmi w niebie? Czy rodziny znów się połączą? W Ewangeliach czytamy, że Jezusa zapytano o zmartwychwstanie.
Faryzeusze stworzyli scenariusz, w którym kobieta poślubiła kilku braci i zapytali, którego żoną będzie w niebie? Jezus odpowiedział, błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej, bo przy zmartwychwstaniu ani żenić się nie będą, ani za mąż wychodzić nie będą. Czy to oznacza, że wszyscy, którzy się tam dostaną, będą musieli się rozwieść? Mamy więc dwie różne kwestie. To stwierdzenie oznacza, że nie będzie nowych małżeństw. W niebie nie będzie prokreacji, bo w przeciwnym razie Ziemia szybko stałaby się przeludniona, skoro wszyscy będziemy żyć wiecznie. Ale to nie oznacza, że Adam i Ewa się rozwiodą. Jeśli więc poślubiłaś swojego najlepszego przyjaciela, zostaniesz z nim również w niebie, ale nie będziecie się rozmnażać. Kiedy rozmawiam na ten temat z nastolatkami, są bardzo zmartwieni. Niech Jezus nie przychodzi, dopóki się nie ożenię. Wtedy mówię, obiecuję ci, że kiedy dostaniesz się do nieba, nie będziesz zawiedziony. W tym życiu naszym największym dążeniem jest małżeństwo, ale niebo na pewno was nie zawiedzie. Mamy następne pytanie, być może też zadane przez dziecko. Czy moje zwierzątko domowe będzie w niebie? To zależy, czy było dobrym zwierzątkiem. Ważne pytanie, bliskie sercu wielu naszych widzów. Karen i ja przez 16 lat mieliśmy psa, którego kochaliśmy i który stał się częścią rodziny. Chciałbym wiedzieć, czy jeszcze go zobaczę. Właściwie nie ma wersetu, który mógłbym odnieść do tej kwestii, poza jednym, który mówi, że Bóg ma dla nas wiele niespodzianek i że do serca ludzkiego nie wstąpiło, co przygotował tym, którzy go miłują. Bóg ma moc, żeby wzbudzić z martwych twojego ukochanego psa, kota, konia lub jakiekolwiek inne zwierzę i obdarzyć je chwalebnym ciałem. Mogę jedynie powtórzyć. Znajdź się tam, a na pewno się nie zawiedziesz. Być może spotkasz tam swoją ulubioną papuszkę, kołyszącą się na drzewie obok twojego domu. Mówiłeś o tym w czasie wykładu, ale może zechcesz powtórzyć. Pytanie brzmi, słyszałem, że są trzy nieba, czy to prawda? Tak. Pierwsze niebo to atmosfera otaczająca Ziemię. Ona zostanie odnowiona. Drugie niebo to miejsce, w którym widzimy księżyc i gwiazdy. Bóg wypełnił je ciałami niebieskimi w czwartym dniu stworzenia. I mamy też miejsce mieszkania Boga, które nazywamy rajem. Znajduje się tam Boży tron i Jego świętość. Niektórzy chrześcijańscy astronomowie utrzymują, że jest to gdzieś w okolicach konstelacji Oriona, ponieważ Biblia wspomina o Orionie przynajmniej dwa razy. To właśnie jest trzecie niebo, obecność Boga, raj. Nie oznacza to, że mamy jedno niebo dla jeżdżących Punto, drugie dla tych z Mercedesa, a trzecie dla kierowców Lamborghini czy Bugatti. I odnowione zostanie pierwsze niebo, czyli atmosfera otaczająca Ziemię. Kolejne pytanie. Co zastąpiło świątynię po jej zniszczeniu w 70 roku naszej ery? Dobre pytanie. Będziemy mieć studium na ten temat, więc nie powiem zbyt dużo. Pamiętajcie jednak, że Jezus powiedział, zburzę tę świątynię ręką uczynioną, a w trzy dni zbuduję inną, nie ręką uczynioną. Mówił tutaj o swoim ciele. Również Kościół został nazwany ciałem Chrystusa. Paweł napisał, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? A Piotr powiedział, że jesteśmy żywymi kamieniami, królewskim kapłaństwem w Bożej świątyni. Pan nadal ma świątynię na ziemi, w swoim ludzie i w naszych ciałach. On chce w nas zamieszkać, zarówno jako w poszczególnych osobach, jak i w Kościele jako całości. Zapraszamy na kolejne spotkanie. Każda z tych prezentacji buduje kolejny fundament. Tytuł tego studium brzmi intrygująco. Reszta naszej pracy. Będziecie zaskoczeni, że dotyczy on proroczego przesłania. Zagłębimy się w rejony związane ze znakiem bestii, Bożą pieczęcią i podobnymi tematami. Przyjaciele, to mocne i ważne seminarium. Jeśli ominęliście któreś z dotychczasowych spotkań, postarajcie się uczestniczyć we wszystkich następnych, ponieważ przechodzimy do coraz poważniejszych kwestii. Obiecuję, że dowiecie się rzeczy, które naprawdę wzbogacą wasze życie. Do tej pory obejrzało nas setki tysięcy ludzi i mamy nadzieję, że ta liczba będzie wzrastać. Zaproście więc swoich przyjaciół, a także nieznajomych na program Apokalipsa Teraz.